sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Trener Przemysław Frasunkiewicz instruuje właśnie Filipa Brylskiego, jak należy prawidłowo oddawać rzut. Na razie uczynił to nieskutecznie. Filip nie trafił, no ale mam nadzieję, że jak jeszcze trochę trener poinstruuje Filipa, poczekamy jeszcze na jeden rzut, a potem przejdziemy do meritum mojego tutaj dzisiejszego wystąpienia. Uwaga. Proszę bardzo. Instrukcje trenera Frasunkiewicza są genialne, okazuje się. O, dzień dobry. To ja, Krzysztof Szaradowski. Obok mnie gość dzisiejszych kulisów meczowych. No właśnie, ktoś, kto zawsze siedzi tutaj na moim miejscu, a inni siedzą na miejscu jego. To jest ten oto pan. Uwaga. Dzień dobry. Teraz możesz powiedzieć. Dzień dobry. Michał Fałkowski jest dzisiaj gościem naszych kulisów. Nie chciał się zgodzić na to spotkanie, bardzo nie chciał. Powiedział, że nie ma nic ciekawego w jego pracy, co można by było pokazać. A ja się z tym nie zgadzam, bo jego praca to nie tylko temat związany z samym meczem, z okolicą meczu i z gdzieś tam z wyjazdem i tak dalej, tylko to wszystko, co widzicie, słyszycie, czujecie, odczuwacie, przeżywacie na naszych mediach społecznościowych. Patrzę ci tak prosto w oczy, wiesz, bo mówię teraz zupełnie szczerze, bo tak naprawdę... Ja jestem spieszony zupełnie poważnie, bo... Wiem, bo zawsze jesteś z drugiej strony. Pamiętam, ty mnie kiedyś przeegzaminowałeś, jak miałem setny podcast. To teraz ja ciebie troszeczkę popytam. A tych pytań jest sporo, bo sam jestem ciekaw, jak do pewnych rzeczy podchodzisz. Mam nadzieję, że uda mi się coś z ciebie wyciągnąć, chociaż ja akurat powiem to zupełnie szczerze, uważam ciebie za takiego mistrza wyciągania różnych smaczków od ludzi. Weź tu się nie wzdychaj i się nie pesz tylko. Ale to jest zupełnie zupełnie na poważnie. Prawidłowy uważam odruch na to, że nagle ktoś staje po drugiej stronie kamery jako osoba, do której będą zadawane pytania, bo ja do tej pory przez całe swoje zawodowe życie stoję, sam dobrze wiesz, wszyscy wiedzą, wszyscy kibice wiedzą. Nawet jeśli występuję przed kamerą, czy to jest nagranie dla lokalnej telewizji po meczu, czy to jest przeprowadzanie wywiadu, to jestem nadal osobą, która udziela albo krótkiego komentarza do aktualnej sytuacji zespołu, albo przeprowadza wywiad, czyli znowu zadaję pytania. Druga strona medalu, czyli odpowiadanie na pytania, to się zdarzało w moim zawodowym życiu kilkukrotnie. Nigdy się nie czułem z tym jakoś zupełnie komfortowo. Pamiętam nawet podczas wczorajszej naszej podróży tutaj, dostałeś też telefon z jednej redakcji i krótkie, szybkie komunikaty o stanie zespołu, o wszystkim tym, co się tam dzieje. To taka norma u ciebie oczywiście, bo przecież wiemy doskonale, że cały czas gdzieś tam ktoś cię o różne rzeczy wypytuje. Natomiast ja tak naprawdę chciałem zacząć od czego innego, od tego, czy ta praca, którą teraz wykonujesz, to jest praca, którą lubisz bardziej od tej, którą wykonywałeś kiedyś? Znaczy, po części też to robisz. Tak mówię teraz o przeprowadzaniu wywiadów z zawodnikami. Jak ty zadawałeś mi te pytania w podcaście, kiedy ja byłem gościem sam u siebie, że tak powiem, w podcaście Termosa, no to ja chciałem, żebyś ty to zrobił, bo ja bardzo lubię twój styl prowadzenia rozmowy, prowadzenia wywiadu. Zresztą wiem, że nie tylko ja i sporo osób żałowało, jak zostawiłeś tą taką typową dziennikarkę i robienie wywiadów na rzecz funkcji media menadżera. Nie żal ci trochę tego, co tam robiłeś, bo tak naprawdę będąc media menadżerem zamykasz się tylko w tematach Anvilu, tak? A ty robiłeś wywiady z bardzo różnymi osobami, oczywiście związanymi w dużej mierze przede wszystkim z koszykówką, więc nie brakuje ci trochę tej pracy gdzieś tam poza? I nie i tak. Nie dlatego, że ja bardzo lubię swoją pracę i ja nie ukrywam i nigdy nie ukrywałem, że moim nie celem, bo to nie myśli się w kategoriach celu, nie można wycelować w pracę w klubie koszykarskim, klubie sportowym, konkretnie w Anvilu. Nie można tego sobie zaplanować. To po prostu się zbieg okoliczności i jakby moje takie dziubanie krok po kroku sprawiło, że się znalazłem, gdzie jestem, więc ja chciałem tu być i to było w pewnym rodzaju celowe działanie. Nie założyłem jako celu, ale celowe działanie. Chciałem, dążyłem. I dlatego nie mogę żałować tego, co było wcześniej. Generalnie staram się nie żałować tego, co zrobiłem w życiu. Natomiast z drugiej strony trochę mnie ciągnie czasami do tego, żeby na przykład spróbować, nawet ostatnio słuchając sobie jakiejś cykli podcastów, uznałem, że ciekawym doświadczeniem byłoby zmierzyć się, skonfrontować z jakąś osobą spoza sportu w rozmowie.
i trochę też odpowiem inaczej na to pytanie. Ja bardzo lubię, bo pytam, co lubię w mojej pracy, czy nadal to wszystko jakoś tak się układa, jak układało kiedyś. Ja bardzo lubię wywiady. Bardzo lubię dowiadywać się różnych rzeczy, bo to wynika właśnie z tego mojego backgroundu. Zacząłem pisać o koszykówce w 2008 roku i do tego czasu pracy w klubie, czyli do 2015-16, przeprowadziłem setki rozmów. Niektóre były, dzisiaj żal byłoby je czytać, bo też spowodowane to było zmianą stylu pisania na Sportowych Faktach, tej newsowości, której ja nie cierpię. Te wywiady zawsze gdzieś były dla mnie taką osią mojej pracy i do dzisiaj są. Bardzo cieszę się, że udało się jakby stworzyć taki kącik przeprowadzania rozmów. Mówię o tych rozmowach w sklepie Fan Corner. Nadal go nie zaaranżowaliśmy jeszcze w jakiś taki fajny, designerski sposób. Może to się uda, może wygospodarujemy trochę przestrzeni w Hali Mistrzów w przyszłości. Tej przestrzeni biurowej jest dosyć mało, więc zobaczymy, jak to będzie. Natomiast rzeczywiście te rozmowy są takim dla mnie centrum wydarzeń, a drugim centrum wydarzeń w mojej aktualnej pracy jest pokazywanie pracy innych, czyli właśnie kulisy. To są takie dwa najważniejsze projekty, poza oczywiście projektami takimi czysto, nie wiem, nazwijmy to, związanymi z funkcjonowaniem w realiach sponsorskich czy jakiejś charytatywności tego typu. Zanim przejdziemy do tych kulisów i innych twoich obowiązków. Kulisów czy kulis? Ja uważam, że kulisów. Nie wiem. Kulisów. Nie wiem, kulisów. Zobaczymy, sprawdzimy w słowniku. Zanim jednak do tego przejdziemy, to jeszcze jedno pytanie odnośnie tych wywiadów, bo ja, tak jak ty powiedziałeś, że uwielbiasz wywiady, ja też lubię i nie tylko sportowe. Ja jak pracowałem jeszcze w radio, to często robiłem wywiady z politykami. Ty jesteś zawsze bardzo dobrze przygotowany do wywiadu. Robisz sobie research przed rozmową z zawodnikiem, bo zmierzam do tego, że często wchodzisz w takie tematy podczas rozmowy, że zawodnicy są trochę zaskoczeni, że ty coś takiego gdzieś tam od kogoś wyciągnąłeś. Rzeczywiście to jest tak, że to przygotowanie, ten research do wywiadu robisz sobie dużo wcześniej? Jak to wygląda? Nie, dużo wcześniej nie. To nie jest jakoś tak, że ja mam po prostu dużo innych obowiązków i ten rytm pracy w klubie, mój, Huberta, prezesa, Filipa, jest taki, że jakby my żyjemy z meczu na mecz i jakby sporo jest tych wydarzeń pomeczowych, śródmeczowych, przedmeczowych, meczowych. I trochę nie ma czasu na to, żeby gdzieś na przykład usiąść tydzień wcześniej. Zdarza się, że wykonam do kogoś telefon, zdarza się, że porozmawiam z jakimś zawodnikiem na temat innego zawodnika, chciałbym się dowiedzieć jakiegoś tła, zwłaszcza jeżeli chodzi o nowych zawodników. Ja też ich tak naprawdę, jeżeli te wywiady są przeprowadzone przed jakby pierwszej fazie sezonu, to też ich nie znam, musimy się troszkę gdzieś tam poznać, dotrzeć. Nie wszyscy zawodnicy to lubią, nie wszyscy czują się dobrze w tego typu rozmowach. To też nie jest tak, że jak ja na przykład nie robię wywiadu z jakimś zawodnikiem, to wynika to z jakiegoś lenistwa. Czasem po prostu wynika to z tego, że ktoś się nie czuje dobrze w tego typu właśnie bądź co bądź konfrontacji, chociaż ja sobie dawno temu założyłem, że moje wywiady jako pracownika klubu z zawodnikami tegoż klubu nie mogą być konfrontacyjne. Tutaj rzeczywiście, jeżeli ktoś z kibiców oczekuje, że ja będę się konfrontował, będę drążył, będę niewygodny, będę nawet momentami irytujący dla swojego rozmówcy, no to ja nie będę, bo to nie jest ta płaszczyzna, to nie jest ta sfera absolutnie. Ja sobie dawno temu założyłem, że ten wywiad to ma być pewnego rodzaju przestrzeń dla zawodnika. Konfrontację może do jej doświadczyć w rozmowie z dziennikarzem jakiejkolwiek innej redakcji, a tutaj my chcemy tego człowieka, może właśnie o to chodzi, tego sportowca przedstawić jako człowieka, to jest chyba meritum sprawy. Dlatego jak rozmawiałem z Kamilem Łuczyńskim, to naturalnym elementem rozmowy, takim głównym była jego emocjonalność po przyjeździe, po powrocie do Anwilu. I ja bardzo byłem bardzo ciekawy, jak Kamil się zapatruje na ten dwuletni pobyt Wrocław-Lublin w kontekście tego, że jego dziecko dorastało, nagle się znalazł poza domem. Dlatego o tym rozmawialiśmy. Jeżeli rozmawialiśmy z Szymonem Szewczykiem, to oczywiście ten wiek. Tak. Dzisiaj, nie dzisiaj, ale w tym roku Szymon obchodzi 40 i to jest taki wiek naprawdę nestorski dla koszykarza. Szymon nie obraża się na pewno na tego typu sformułowania, że często żartujemy i jakby musimy o tym porozmawiać, ale to też nie jest na zasadzie konfrontacji, tylko na zasadzie tego, żeby Szymon się wypowiedział, co on naprawdę myśli. Tak samo w kontekście na przykład Szewca. No, ktoś przyjmuje argumentację tego człowieka albo nie. To już pozostawiam kibicowi, odbiorcy, natomiast w moich wywiadach ta sfera dla człowieka, którego mam naprzeciwko siebie, jest bardzo taka szeroka. Proszę bardzo, rzucam temat, zarzucam wędkę, co mi chcesz powiedzieć i de facto kibicom, to ja to wszystko biorę za dobrą monetę i przyjmuję, nie oceniam i tak to się tworzą z tego, mam nadzieję,
ciekawe rozmowy. To już kończąc wątek wywiadów, powiem tylko tyle, że rzeczywiście bardzo pochlebne opinie na temat tych rozmów słychać, zresztą nie tylko od naszych kibiców, tak? Wiesz, inni też to oglądają. Czy przyjeżdża do nas KD, czy przyjeżdża James Bell i ludzie widzą go tak naprawdę przez skrawek czasu, jakim jest 40 minut, no de facto 2 godziny meczu, raz na tydzień, raz na 2 tygodnie. Jeżeli ktoś na przykład nie jeździ albo nie ogląda meczów w telewizji, tylko jest w hali mistrzów, no to go nie zna tego człowieka. Często kibice przez tydzień po porażce przeżywają tą porażkę. Natomiast ja, i to mówię po raz drugi, może źle zabrzmi, ja czasami na drugi dzień już w ogóle o niej nie myślę, bo mam milion innych spraw do załatwienia. Zagraliśmy, skończył się mecz, odcinamy się od niego, wyciągamy wnioski, ale nie nawracamy w kółko, przegraliśmy, tak? Albo jak wygramy, to że świętujemy cały tydzień zwycięstwa. Nie, to był po prostu kolejny mecz. Wiem, że troszeczkę inaczej odbierają to kibice. Natomiast zmierzam... Pewnie pewnego rodzaju... No właśnie, chciałeś to wytłumaczyć. Nie wszyscy. Natomiast tak jest w naszej pracy klubowej i nie jestem wyjątkiem. I to też uważam nic nadzwyczajnego. Jeżeli ja miałbym się karmić porażką... Zarką na przykład, tak? Przepraszam? Zarką na przykład, tak? Czy Zarką, czy ze Słupskiem, to dwa różne mecze, ale w sensie dwie nawet różne porażki, jeżeli chodzi o styl. Natomiast jeżeli miałbym się karmić przez cały najbliższy tydzień, no to po pierwsze, nie ma czasu, po drugie, ja nie chcę tego robić. Ja, mój wpływ na mecz, na wynik meczu jest 0,00%. I to też nie jest tak, że to jest olewanie, absolutnie nie, bo wszyscy żyjemy dla zwycięstw i wszyscy pracujemy, jeżeli mój wpływ na mecz jest 0,00, to ja nadal chcę swoją pracę wykonywać na 100% po to, żeby, nie wiem, w jakiś sposób, w cudzysłowie, komunikacyjny pomóc zespołowi. To kiedyś mi właśnie trener Fasunkiewicz zwrócił na to uwagę, wiem, że trener Milicic też na takie rzeczy zwracał uwagę. O trenerze Michelsu się nie wypowiem, bo był króciutko, a wcześniej w klubie nie pracowałem, tylko współpracowałem, więc czy to relacje z Milią Bogicewiczem, czy wcześniejszymi trenerami, Kruniciem, Adomaitisem były takie bardzo jeszcze trochę nacechowane tą moją rolą dziennikarza zewnętrznego. Natomiast chcę powiedzieć, że zwrócili mi uwagę, że jeżeli nawet jeśli nie mam wpływu na mecz, to komunikacja klubowa ma wpływ, może mieć wpływ na mecz. I na przykład jeżeli ja wrzucałbym tylko, czy planował, bo de facto już ja nie wrzucam, nie postuję. Pozdrawiam się, Sebastian, serdecznie. Sebastian to nie jest mój brat, to nie jest to samo nazwisko. Tam nie ma, jedna kreseczka was jedna różni. Jedna kreseczka się różni, ale Sebastian jest wykonuje naprawdę dużą pracę i dużo zdjął ze mnie takich obowiązków. Po prostu wykonuje to, co ja robiłem kilka lat temu. I robi to bardzo dobrze, troszkę nauki jeszcze przed nim, ale spoko. Wracam do meritum. Tak, bo ja wracam. Bo ja tu widzę licznik, który nam bije cały czas. Dobra, no to już się sprężam. Sprężając się, chcę powiedzieć, że komunikacja klubowa też ma jakiś tam wpływ, może nie na wynik meczu, bo nie ma, ale na przykład na emocje zawodników. Bo jeżeli ja bym kombinował z komunikacją tak, że nie wiem, nasi liderzy, KD, Jimmy, czy Johna, czy Luke, czy Łączka byliby non-stop tej komunikacji widoczni, a pozostali zawodnicy nie, to jest nie fair i to tak nie może być. Jest mecz z rywalem, na którym po prostu pompujemy KD, ale jest mecz z innym rywalem, gdzie możemy spompować na przykład młodego Marcina Woronieckiego i też go gdzieś na grafikach wrzucić i wiem, że zawodnicy sobie... I do tego właśnie zmierzam, bo podejmujesz pewne decyzje i teraz jest tak. Tak jak powiedzieliśmy. Tak naprawdę koordynuję. Dobra, dojdziemy do tego za chwilę. Przegraliśmy mecz i wrzucasz na przykład dwa dni później galerię strzelam teraz, tak? Z spacerów zawodników z psami. Piotr, i pojawiają. No, okej, dobra, ale wiesz, decydujecie o tym, decydujemy wspólnie jakoś gdzieś tam, tak? Że wrzucamy to teraz, a nie na przykład za dwa dni. Wiesz, o co mi chodzi. No tak, i teraz tak, ktoś pisze w komentarzach. No tak, zajmijcie się porażką, a nie wyprowadzaniem psów. Wiesz, zmierzam do tego, że tu nie ma sentymentów i patrzenia na to, co ktoś napisze, tylko trzeba, tak jak powiedziałeś, z tą komunikacją iść dalej. Bo, jest za dużo wszystkiego. No właśnie. Jest, ale nie w sensie negatywnym. Nie, że za dużo. I nie, no bo dobrze, że jest dużo, tak? Coś, tylko, może przepraszam, zabrzmi górnolotnie. Trochę szukam odpowiednich słów. Przez kilka lat pracy człowiek chce się udoskonalać i ja czuję, że ten sezon, ten obecny sezon, to jest taki pierwszy moment, odkąd ja jestem w klubie, w którym media społecznościowe, marketing pracuje na takich obrotach, do których zawsze chciałem, żeby pracował. Wiesz co, ja pamiętam, jak zaczynałeś pracę jako media manager, to byłeś tak naprawdę jednoosobową
instytucją, że tak powiem. Może to trochę głupio brzmi, tak, no ale... ale... A to nie jest... Nie, mówię... To też nie jest tak, bo to żadna moja w tym tak naprawdę zasługa. Tutaj trzeba, jeżeli mówimy o osobach, które tak naprawdę decydują o tym, jak wyglądają media, to wszystko zaczyna się od prezesa Lewandowskiego i dostępnych środków finansowych. Bo ja zrozumienia sytuacji, że dzisiaj media społecznościowe, media i media społecznościowe, trochę dwie różne rzeczy mimo wszystko, nie mogą opierać się na jednym człowieku, czy to będzie Fałkowski, Szaradowski, Falkowski, czy ktokolwiek inny. Nie da się funkcjonować, dlatego że każdy z nas potrzebuje wytchnienia. Nie da się pracować 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. To jest fizycznie. Ale są kluby w Polsce, które w taki sposób pracują no i potem, wygląda? No właśnie do tego zmierzam. Zmieniając nas, wygląda to źle lub słabo. Ja nie mówię, że my wyglądamy najlepiej na świecie, bo pewnie nie, na pewno nie, ale wiem, że wyglądamy tak, że ja jestem w tym sezonie zadowolony. Nie byłem zadowolony w poprzednim się też miotaliśmy, nie ma co ukrywać. Nie, no wiadomo, że... Ta komunikacja się zmieniała ciągle, ja próbowałem różnych wariantów i milczenia, i przesuwania akcentów, i kolejna przegrana, my już szukaliśmy jakiejś akcji charytatywnej, czy czegokolwiek, co by pozwoliło się odbić, czy wizerunkowo, czy emocjonalnie, i widziałem po kibicach, wszyscy byli frustrowani, nie szło. Natomiast wcześniejsze sezony to było ciągle szukanie takiej tożsamości. Myślę, że dzisiejszy ten media team, który jest, 7 osób, to jest naprawdę dobrze rozumiejący się i funkcjonujący organizm. Nie wszyscy pracują w klubie na co dzień, tak jak ty, ale jesteście z nami, traktujemy was absolutnie jak członków tej załogi medialnej i uważam, że to funkcjonuje naprawdę świetnie i to jest tak naprawdę zasługa każdego z was. Ale zaczyna się wszystko od góry, zaczyna się od zrozumienia, że na media i media społecznościowe potrzebne są pieniądze i potrzebni są ludzie. Ale wiesz, że to ty trochę tak sprawiłeś, bo wiesz co, teraz ja już się do tego przyzwyczaiłem, ale na początku jak zostałeś media managerem, to czasem mnie trochę wkurzałeś. Ja bardzo wiesz o tym, bo to było tak, czy ty pamiętasz o tym, że felieton, czy ty pamiętasz o tym, że to, czy ty pamiętasz, żeby nam nagrać coś po meczu, mecz przegrany i kogo ja mam tam teraz męczyć i wiesz, ale ty mi zawsze... Wiesz, zmierzam do tego, że spowodowałeś, że ja się tak do tego przyzwyczaiłem. Na początku mówię, zaraz przyjdzie i będzie marudził. Dobrze, że to robiłeś, bo to nam tak weszło w krew, tak się do tego przyzwyczailiśmy. I tak jak powiedziałeś, weszliśmy na jakieś trochę inne obroty, bo kiedyś było tak, jechałem na mecz, zrobiłem ten mecz, dobra, jadę do domu, nieważne, czy jest wywiad po meczu, czy go nie ma. A teraz wręcz źle się czuję, jak wrócę do domu i nie mam podcastu, tak? Dobrze. Że źle się czuję, jak nie zrobię wieczorem skrótu meczu. No czasami się zdarza, że nagrywam to rano, tak? Ale rzadko, bo najczęściej już wiem, że zaraz będziesz tam koło północy pytał, czy ty już nagrałeś skrót, no bo trzeba go rano tam wypuścić, no. Tak? Bo ja ciebie dziś tak namawiałem do tego wywiadu, do tej rozmowy, jak ty marudziłeś czasami nam, żebyśmy coś robili, tak? Bo przed dzisiejszą rozmową było tak, nie, daj spokój, co ja będę mówił, nie no, po co ja będę o sobie opowiadał? Nie, właśnie, dobrze, bo chciałbym, żeby ciebie też ludzie poznali, bo znają cię tylko jako tego, który tam coś wrzuca, albo broni klubu, jak to często mówią, albo wiesz, coś tam. Taka rola. Taka rola. A właśnie. Cokolwiek teraz nie powiem... Już nie wzruszaj. To zabrzmi źle. Jak będzie źle, to wytniemy. No bez sensu to robić. Nie no, żartuję przecież. Chcę powiedzieć, że ja sobie przychodząc do tego klubu założyłem, że to będzie najlepszy medialny klub w koszykówce. A jeśli splot okoliczności będzie pozytywny, to może i poza koszykówką. Mhm. Widzę rezerwy i przestrzenie, gdzie można by coś dodać i coś zmienić. Natomiast naprawdę uważam, że w tym sezonie wygląda to tak, jak chciałem, żeby wyglądało. Ja pamiętam pierwszy sezon, prosta rzecz, grafik, który współpracował z klubem, był od godziny 17 do czynny dla klubu, bo miał wcześniej pracę stacjonarną. Tak się nie da po prostu współpracować, tak się nie da pracować. Zamiast Artura był chyba jeszcze wtedy Damian, ale jego wkład w pracę był taki troszkę mniejszy, bo był tylko w kontekście meczów. Mówię o operatorze kamery. Artur może nie jest na każde zawołanie i nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, ale jesteśmy w stanie się dogadać i zrobić na przykład w tygodniu 3 dodatkowe materiały typu Włocławski Flick, typu kulisy, typu jakiś inny wywiad, akcja w schronisku i są na to po pierwsze środki, po drugie są ludzie, którzy dysponują czasem. No, to jest klucz do tego wszystkiego. Ja bardzo do tego dążyłem, że jakby musi być zespół ludzi i dzisiaj rzeczywiście prezes Lewandowski się ze mnie śmieje, że dział medialny to jest najliczniejszy dział w tym klubie, ale sam klub też nie jest organizacją dużą, bo w polskich realiach koszykarskie organizacje są raczej małe. Natomiast rzeczywiście
to jest niewiarygodne, w złym tego słowa znaczeniu, że są w Polsce kluby, gdzie jest prezes, sekretarka księgowa, kierownik i człowiek, który zajmuje się wszystkim w mediach. Mhm. To ani to nie jest profesjonalizm, to prawda. Ani to nie jest ciekawe dla kibica wtedy. A tak naprawdę na końcu tego wszystkiego jest kibic. No, czy kibic jest zadowolony z tego, jak się z nim, jego własny klub, który ma w sercu, się z nim klub komunikuje? U nas ta komunikacja, nie brakowało wpadek, oczywiście, że tak, bo jeżeli się postuje kilka razy w ciągu dnia, to zawsze to prawdopodobieństwo jakiejś tam wpadki czy takich szumów komunikacyjnych się po prostu może przydarzyć. Nie ma w tym jakiejś celowości, po prostu popełniamy błędy, chcemy, żeby ich było jak najmniej. Natomiast jeżeli się doprowadza do sytuacji, w której ta komunikacja klubu jest, czy to jest piątek, świątek, święto, niedziela, wieczór, poniedziałek rano, wtorek, środek dnia, tu nas ciągle coś się dzieje, to jest to okej, to tak powinno wyglądać. Ta ścieżka istnienia klubu i funkcjonowania klubu uprzątana jest osobami, które były u nas na chwilę i zrezygnowały. Dobrze, przepraszam, bo może teraz uszczypnę kogoś, kto był z nami przez, nie wiem, mecz, dwa, miesiąc, pół roku i odszedł, ale takie osoby są potrzebne, żeby właśnie wyłapać te, które chcą dokładnie w koszykówce pracować i poświęcić się, poświęcić przede wszystkim czas, którego nigdy nie odrobimy już, mówię na przykład o relacjach z najbliższymi. To prawda, bo my w zasadzie w każdy weekend nie ma nas w domu, tak? Tego rodzaju konsekwencja naszych wyborów, z którymi pewnie człowiek w cudzysłowie na stare lata będzie musiał się zmierzyć. Natomiast bez tego poświęcenia nie ma tutaj miejsca, bo jeżeli koszykarze, trenerzy poświęcają swój czas w takim stopniu, nazwijmy to, nadmiernym niż normalny Kowalski, to dlaczego pracownicy klubu mieliby nie robić tego podobnie? No to tak musi to funkcjonować, to jest okej. Tak po prostu funkcjonuje świat sportu. Natomiast wrócę do tego Sepka naszego, który rzeczywiście był tak zdeterminowany, bo napisał do ciebie, później napisał do mnie. Napisał, ja pamiętam, takie zdanie, które mnie bardzo ujęło, bo trochę odnalazłem w nim siebie, że on na początku to nie chce żadnych pieniędzy, a może potrzymać ci kable do radia, jeżeli trzeba będzie taka konieczność. I to pokazuje, że facet miał determinację. Ja nie pamiętam, kiedy Sebastian... Od tamtej pory minęło z 5-6 lat. Nie, ale z 3-4, wydaje mi się, że 3-4 na pewno. I sezon z Mińskiem Ignerskim, czyli ten drugi mistrzowski Igora Milicicia, to chyba Sebastian tak już troszkę bardziej wszedł w klub. Dzisiaj ma dużo więcej obowiązków, chociażby właśnie taka ta, nazwijmy to, podstawowa komunikacja. Social media manager, to ładnie ostatnio ktoś go nazwał. Tak powinno być. No, jest nas dużo osób, bo w tym gronie medialnym też trzeba liczyć Huberta Heimana, dyrektora klubu, który zajmuje się marketingiem, sponsorami, charity i różnego rodzaju tego typu historiami. I jakby te nasze obowiązki też są troszeczkę płynne. No ktoś tym wszystkim musi zawiadywać, koordynować pewne rzeczy. Taką rolę trochę właśnie pełnię ja, czyli ten taki plan komunikacji na kilka dni czy tygodni do przodu. Natomiast wrócę do tego Sebastiana, czy do ciebie, czy do Piotrka, czy do Przemka Tyczyńskiego, grafika, czy do Artura. Wszyscy tutaj jesteśmy tak trochę po to, żeby koniec końców pan czy pani, do której się teraz uśmiecham, był czy była zadowolona. Kulisy z Michałem Fałkowskim, ujęcie 68. Zrób klapsa. Dobrze. Trwa właśnie trening rzutowy przed drugim meczem litewskiej bańki w mieście o pięknej nazwie Šiauliai. Dzisiejszy mecz o 18.30. Do tego jeszcze mamy sporo czasu. A my chcieliśmy dokończyć rozmowę z Michałem Fałkowskim, który jest bohaterem dzisiejszych kulis, czy kulisów sprawdziłeś? Nie sprawdziłem, ale wiem, że pan Andrzej Strejlał mówił, że nie używa się słowa bohater w odniesieniu do tego typu kwestii. Bohaterowie są na wojnach. Dobrze, czyli główna postać. Jedyna postać kulisów. Dobrze. Michale, żeby nie przedłużać, wczoraj w tej pierwszej części tych kulisów mówiliśmy o twojej pracy związanej głównie z Anvilem, z byciem media menadżerem, ale ty przecież też część swojej pracy wykonywałeś dla kadry narodowej. Kadra narodowa to dobro narodowe i każdy marzy o tym, żeby tam się znaleźć. Ty już to swoje marzenie spełniłeś. Tak. Mocno różniła się ta praca od tej, którą masz w klubie? No w ogóle wszystko było totalnie niepoukładane, tak jak widzom się wydaje, że było. Dlatego, że rola oficera prasowego, fatalne tłumaczenie z języka angielskiego,
ale brzmi po prostu dość dziwacznie i śmiesznie. Natomiast rola oficera prasowego to jest rola związana z technikaliami pracy, czyli aranżowanie życia zespołu tak, aby było jak najmniej inwazyjnie w kontekście obsługi medialnej. Umawianie na wywiady, realizowanie samemu materiałów jakichś dziennikarskich, natomiast w gruncie rzeczy chodzi o takie przygotowanie konferencji, przygotowanie tego człowieka, który występuje na konferencji, żeby wiedział, co mówi, kiedy mówi, zorganizowanie jakiegoś eventu dla sponsorów, no tego typu historie. Łącznie z, nie wiem, jak organizuje się konferencje, to są, to trzeba zapewnić udźwiękowienie i kabel na przykład do podpięcia pod prąd. No to takie, wiadomo, pierdolowane rzeczy, ale takie też się dzieją. Kwestia akredytacji to jest coś totalnie nieinteresującego, bardzo nudnego wręcz, ale trzeba akredytację przygotować, zrobić, wręczyć. Cały ten kontakt z dziennikarzami tak naprawdę to jest też praca oficera prasowego. Ja zwłaszcza odczułem to boleśnie w tym sensie, że byłem ciągle motorycznie zmęczony, bo ciągle to się działo na mistrzostwach w Chinach, bo tamta nasza brać dziennikarska pojechała w dość licznej grupie. Po każdym treningu był czas poświęcony dla mediów, poza polskimi dziennikarzami, byli również dziennikarze z całego świata i wówczas odczułem to, jak wygląda praca, w jakim to jest tempie trzeba pracować, w jakim tempie trzeba aranżować szatnie i społeczność dziennikarską, która chce przeprowadzić dla kibiców jakiś, zrealizować jakiś materiał. Duże tempo, szybkie tempo, no byliśmy wtedy ciągle zmęczeni, bo jeszcze oprócz tego realizowaliśmy własny content na media społecznościowe i tutaj chciałbym się zatrzymać, dlatego że kibicom, skądinąd słusznie, bo nie mają prawa tego wiedzieć, ale wydaje się, że praca moja czy osób, które piastują tego typu funkcje, to jest właśnie, no, są media społecznościowe, to jest YouTube, Facebook, Instagram, wstawianie zdjęć, postów, no nic bardziej mylnego. Tak naprawdę chodzi o koordynowanie całej zewnętrznej komunikacji, która w przypadku zarówno Anwilu Włoconek, jak i wówczas kadry była przepotężnym przedsięwzięciem, bo co do zasady nie chcemy być zaskoczeni z niczym, więc co ty robisz? Poczekaj, bo mi kamerka zjechała jakoś na dół. O, nie wiem, co jej się stało. Sama postanowiła sobie tak. Zmęczyła się. Kamera jest do wymiany generalnie, ale to może melodia gdzieś tam nieco dalszej przyszłości. Prezes podsłuchuje to, że... Nie wiem, czy prezes obejrzy. W każdym razie chcę powiedzieć, że... Już zostać. No dobrze, ty się skup na mówieniu. Bo ta pierwsza część zrealizowana była, widać, że uczyłeś się tej kamery. Oczywiście. Krzyśku drogi i drodzy Państwo. Nic bardziej mylnego. W pracy osób na moim stanowisku komunikacja zewnętrzna jest czymś, co musi być zapanowane, musi być realizowane w oparciu o jakiś wcześniej podjęty plan. Nie chcemy być zaskoczeni. Sytuacja, w której jesteśmy zaskoczeni z uwagi na okoliczności, na które nie mamy wpływu, jest najgorszą sytuacją dla firmy, dla organizacji. Unikamy takich sytuacji, więc praca jest przygotowywana kilka dni, a nawet tygodni do przodu. Nie jest to nic nadzwyczajnego, natomiast samo postowanie, Instagram, Facebook, YouTube, co tam jeszcze, Twitter, to jest po prostu, to jest promil, procent całego wysiłku, który należy podjąć. I ja pamiętam, że do kadry dołączyłem jako oficer prasowy, czyli miałem zająć się tą aranżowaniem życia medialnego kadry w sposób nieinwazyjny dla samych zawodników i trenerów, po czym Mike Taylor powiedział, że na 2 tygodnie zamykamy się na media, bo jesteśmy na obozie w Wałbrzychu i on nie życzy sobie żadnych mediów, ma do tego prawo. Była sytuacja, że przyjechał dziennikarz z Wrocławia bez zapowiedzi, wszedł na trening, nikomu nic nie mówiąc, chciał robić zdjęcia, musieliśmy go wygonić, to była moja rola. Więc nieprzyjemna sytuacja, ale po prostu ja jestem lojalnym pracownikiem w stosunku do mojego pracodawcy, czy najbliższego szefa, takim był Mike Taylor wówczas. Więc tak to zadziałało. I ja pamiętam, że będąc tam, zapytałem się, czy mam jakiś content dostarczyć. Miałem tylko i wyłącznie telefon, ale skoro już jestem na ugrupowaniu i mogę pracować, to należy to wykonać. No po czym się dowiedziałem, że a dobra, no to jak tam zrobisz jakieś zdjęcie, to będzie dobrze. Ja nie umiem tak pracować, na zasadzie zrobisz zdjęcie telefonem, to będzie dobrze, bo to nie jest nigdy dobrze. Kamerzysta, operator kamery, fotograf i osoba trzecia w roli koordynującej, to jest uważam zestaw minimum. I tak na przykład dzisiaj pracuje Paweł Łakomski w kadrze. Tak, ja pracowałem na Mistrzostwach Świata i to jest ok. Natomiast wówczas było to totalnie w powijakach.
Natomiast ja uznałem, że podejmę ten wysiłek. Pojawiły się filmiki, zdjęcia pierwsze, jakieś cokolwiek, co tylko wpadło mi do głowy, żeby to zrealizować. Nie wiem, te początki były trudne, bo kiedy się obejmuje media społecznościowe, gdzie na Instagramie kadrę narodową śledzi 500 osób, to znaczy, że to nie jest dobrze. Oczywiście tych kibiców przybywało, my szybko tę liczbę podwoiliśmy, później było ich jeszcze więcej. Natomiast na początki były trudne. Chcę powiedzieć, że robiłem coś, czego nie miałem w ogóle w umowie. Okay. Ja miałem po prostu robić te wszystkie techniczne rzeczy, o których kibice nie wiedzą, które są mniej interesujące. Natomiast spojrzenie kibica zawsze jest takie, że osoba, która jest czy oficerem prasowym, czy media menadżerem, czy nie wiem, nas może być wiele, osobą od spraw mediów, wydaje się, że chodzi tylko o postowanie. No nie, postowanie jest na samym końcu. Ale tutaj efekt, chyba też pokutowało to, że wcześniej podobne rzeczy robiłeś w klubie, po prostu... W klubie właśnie dużo bardziej byłem związany z tym jakby tworzeniem treści. Dlatego mówię, że łatwiej ci to przychodziło i wydawało ci się to bardziej naturalne, tak, dla takiej osoby. Ja pamiętam, że niż te sprawy techniczne. Osoby, które gdzieś mnie rozliczały z mojej pracy, w kadrze były takie dosyć zbudowane, zadowolone tym, że jakby cokolwiek się pojawia. Mhm. To było już coś na plus. No ja nie uważam, by cokolwiek, co się pojawia, to jest na plus, to zawsze trzeba gdzieś pomyśleć, co jest może być ciekawego. Zwłaszcza, że ja się mierzę w swojej pracy z takim wyzwaniem, o którym kibice może nie wiedzą. Według mnie wszystko już było. W tym kontekście, że my zmieniamy tylko obiekty, zmieniają się postaci, nasi rywale, zmienia się tło wydarzeń, kibice, natomiast hala, szatnia, autokar, hotel, odprawa taktyczna, trening rzutowy, trening zwykły. Ja to w swojej pracy już wszystko pokazałem. To prawda. I jeżeli chodzi o takie obrazki, to już wszystko było pokazane, czy to na kadrze, czy na Wrocławku. Kompletnie. Nie można nic już dodać. Więc trzeba zacząć myśleć, w jaki sposób można to pokazać. Inaczej. I to już jest wyzwanie, z którym trzeba się mierzyć. Dzisiaj też mierzy się coraz bardziej z nim Sebastian. Artur Czachowski ma kapitalne oko do takich spraw, jak wiem, że stoi za kamerą, to mogę liczyć na jego profesjonalizm. Piotrek Kieplin, nie ma go dzisiaj na treningu, bo odpoczywa po tym, jak rzucił znowu setkę zdjęć po meczu. Do trzeciej w nocy siedział. Proszę? Do trzeciej w nocy siedział i przeszkadzał nam w spaniu. Też kibice nie wiedzą. Piotrek siedzi do trzeciej w nocy po meczu, po czym dzisiaj jak się obudziłem, to już Piotrek wstał i tak. Te zdjęcia chyba albo kończył, albo wrzucał. I że to już tyle lat, że już wszystko pokazałeś. Czy ty szukasz nowych wyzwań? Oczywiście. Bo teraz tak, dostajesz propozycję z jakiegoś, nie wiem, wielkiego klubu europejskiego, żeby zostać tam media menadżerem, tak? No to wiadomo, że zaczynasz się nad nią zastanawiać, przyjmujesz albo nie. Ale czy ty sam gdzieś tam szukasz, czytasz jakieś oferty, logujesz się na pracuj.pl i tak dalej? Wiesz, o co mi chodzi, teraz żartuję oczywiście. Natomiast nie, no, to jest tak, że ja mógłbym... Czasami ktoś mnie pyta, czy ty idziesz... Nie chciałbyś pracować dla Polsatu, nie chciałbyś robić czegoś tam. Pewnie, gdybym ja dostał propozycję, to pewnie bym się nad nią zastanawiał. Ale nie mam tak, żebym sam szukał gdzieś tam po redakcjach, czy nie poszukują komentatora i tak dalej. Czy ty szukasz, czy nie? Nie. Nie szukam. Nie szukam, bo nie ma potrzeby. Dlatego, że ja pracuję w miejscu, w którym chciałem pracować. No, muszę się posłużyć banałem. Anvil to coś więcej niż praca, bezwzględnie. Nawet jeśli mamy za sobą taki przykry sezon jak poprzedni, to ja staram się pamiętać, że wcześniej były bardzo udane i każdy przykry sezon jest też możliwością odbicia. Jesteśmy narażeni na pewnego rodzaju krytykę w sposób bardzo, powiedziałbym, drastyczny. Mówię my, pracownicy klubu, cały zespół, trenerzy, zawodnicy, bo to nie tylko ogniskuje się na zawodnikach i trenerach, ale też uderza także w ciebie, także w Piotra Kieplina. Pamiętam bardzo przykre wiadomości, które Piotrek dostał na Instagramie. Mierzymy się z tym, to nie jest łatwe, natomiast, Boże drogi, no to jest w 99%. To są bardzo miłe emocje. I nawet jeżeli jest... pojawia się coś, co nas zaboli, jakiś komentarz, który odnosi się personalnie, czy po prostu zwykły hejt, to dzisiaj ten hejt, trzeba pamiętać, że hejt jest tak powszechny w życiu ogólnie w internecie, że nie odnosi się bezpośrednio do mnie, do Anvilu, do ciebie, do klubu sportowego, tylko po prostu niestety on jest niezależnie od dziedzin życia. Z byle powodu. Natomiast pytasz o to, czy bym zmienił pracę. Nie szukam, oczywiście, że nie szukam żadnej oferty.
No ale dobrze. No, ale jakby się zgłosiła Barcelona, bym się na pewno zastanowił. No. Nie byłem, a piękne miejsce do życia. Jest ważna kwestia. Element pewnego rodzaju wypalenia zawodowego. Bo każdy z nas się mierzy, niezależnie od pracy, którą wykonuje. Bardzo mocno bijem sobie do głowy to, co już wcześniej powiedziałem w rozmowie. Moje przełożenie na wynik zespołu jest zerowe. Po co ja mam się oszukiwać? No nie mam żadnego przełożenia na to, jak rzucał Marcin Zieloniecki, czy on wczoraj rzucił 16 punktów, czy rzucił 16 punktów, czy rzuciłby 8, czy 28. Zerowe, więc ja nie mogę żyć w oparciu o ten ostateczny wynik. Ja mówię o wypaleniu zawodowym spowodowanym tym, że wykonuje się to samo przez kilka lat, o to mi chodzi, i teraz o takim wypaleniu w kontekście podniosłem sobie poprzeczkę bardzo wysoko, bo komunikacja jest z częstotliwością taką u nas w klubie, jakiej nie ma w żadnym innym klubie PLK. To jest pierwsza rzecz. Tak. A druga, no chodzi o to, co wspomniałem z chwilą. Chodzi o kreatywność, tworzenie nowych treści, pokazanie czego wszystkiego, co już było pokazane, w sposób inny, oryginalny, nowy. Tu trzeba podjąć ten wysiłek, żeby to było dla kibica, nazwijmy to, ciekawe. Jeśli tego nie będzie, to znaczy, że coś się dzieje za mną nie tak i wtedy trzeba będzie być może rozważyć inne opcje. Dobrze. Kończąc, bo mamy 15 minut tej części, więc bardzo dużo. Za kamerą, ja się dostosowałem. Często się mówi o drużynie, że jak wygrywa, to cała drużyna, tak? Ale jak przegrywa, to przegrywa trener. Bardzo często tak jest, tak? No bo on ponosi konsekwencje. Czy ty się czujesz takim trochę trenerem tej naszej drużyny i czy to tak podsumowałbyś właśnie w ten sposób? Bo mówisz o tym, że jak splendor zbieramy, to jako cała drużyna, tak? Ale czy jak ktoś napisze, że coś zrobiliśmy źle, to ty odbierasz to personalnie? Bardzo. I staram się z tym walczyć, bo to też nie jest zdrowe. Bo też mówimy o hejcie, tak? Czy mówimy o złym komentarzu. Na zasadzie nie podoba mi się ta grafika, albo... czy coś nie, hejt jest bez sensu, bo hejt był nawet za to, że pojechaliśmy samochodem na toruńskich rejestracjach. Absolutnie dopuszczam możliwość komentarzy. Ktoś ma odczucia inne od moich. W porządku. Natomiast oczywiście nie ma miejsca i to są te wszystkie blokady, które my robimy niestety, a robimy. Facebook, Twitter, Instagram, blokujemy hejt, blokujemy bluzganie, blokujemy wulgaryzmy, personalne wycieczki w stylu ty tak i owak. Bezwzględnie jest na to ban i to tak, może nie dożywotnie, bo to nie o to chodzi. Zdarzają się sytuacje, że ktoś napisze, że przepraszam, no poniosło mnie, był mecz, taki, owaki. Chciałbym poprosić o możliwość blokowania, to się nie powtórzy więcej. Nazywam się taki, tak, mam nick taki i taki. No okej, przecież się nic nie stało tak naprawdę, tak? Natomiast opinie innych, nawet negatywne, są też częścią wykonywanej pracy. Staram się nie przyjmować ich personalnie, ale bardzo często tak to odbieram, ale to też napędza do tego, kurczę, a może ktoś ma rację, no, a może ktoś widzi. My też patrzymy, ja patrzę swoimi oczami cały czas tak samo. Staram się wychodzić poza strefę komfortu, ale patrzę tak samo. Więc jak ktoś mi z boku coś zwróci uwagę, może ma to sens, trzeba się nad tym zastanowić. Natomiast takie nie podoba mi się, bo nie, to też nie jest w żaden sposób wartościowe, więc na takie rzeczy nie zwracam uwagi. Niemniej, nie wiem, czy trener to jest odpowiednie słowo, na pewno biorę, staram się brać na siebie, jeżeli coś jest takiego, co się komuś nie podoba, to na koniec końców to gdzieś tam ja się tym wszystkim. Tak, ja to publikuję, ja puszczam te wszystkie rzeczy, robisz podcast, ja puszczam, staram się przesłuchać go wcześniej, czy nie ma czegoś, co na przykład możesz czegoś nie wiedzieć, a co na dany czas publikacji może nie do końca być. Na przykład, nie wiem, kontuzja, tak? Ktoś ci w rozmowie powie, że ma kontuzję, a my nie chcemy tego ugrywać, trzeba wyciąć te 10 sekund. Więc tego typu rzeczy, tego typu, nazwijmy to taka kontrola komunikacji zewnętrznej. Czy zdarzały się na przykład spory z Piotrkiem? Piotrek jest ciężką osobą pod względem mega fachowiec, dobrze o tym wiemy, ale dobrze wiemy, że jest ciężką osobą pod względem przywiązania do własnych treści, które publikuje, czyli do zdjęć. I ja mówię do niego, Piotrek, to zdjęcie nie może pójść, bo coś. To zdjęcie nie może pójść, bo tam, bo tam pokazałeś coś, czego nie może być. Nie może być taka publikacja i się Piotrek bardzo o to przecież złości zawsze, ale no nie i koniec.
Też się kiedyś na to zezłościłem na ciebie. Na co? W Ventspils, jak byliśmy, nagraliśmy taką fajną rozmowę na temat hali. Nie poszło. I nie poszło. A dlaczego ona nie poszła? Ona nie poszła dlatego, że w tle było ustawienie, w jakim wychodziliśmy na ten mecz, a to miało iść przed meczem. I nie chcieliśmy, tak, żeby wyszło, tak, w jakim ustawieniu, tak, wyjdziemy, pamiętam, na to spotkanie. Pamiętam. A to był bardzo fajny materiał, szczególnie, że było hali w Ventspils. Ta specyficzna hala na dwie strony. No właśnie. Pamiętam, Krzysiek, pamiętam. No wynikało to z tego, że po prostu cel nadrzędny, czyli zwycięstwo meczu, mógł zostać może nie osiągnięty, z uwagi na to, że goście mogli się dowiedzieć, czy rywale mogli się dowiedzieć, w jakim zestawieniu personalnym wyjdziemy. Nie chcieliśmy tego pokazać, nie mogliśmy tego pokazać. Igor Milicic by nam urwał głowę. Musimy uciekać, bo się trening kończy. A tak, teraz, i właśnie zaczynają szable. Michał Fałkowski, trener, koordynator, a tak naprawdę media menadżer Anwilu Owocowych. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci bardzo.